Siema, witam serdecznie w Smashing 4. Dzisiaj przedstawię Wam moje teamy oraz na szybko powiem, jak robić misje. Bo moje teamy są ustawione pod misje, ale mamy też misje typu Donate, czyli w gildii dołączcie do jakiejkolwiek, gdzie jest dużo ludzi, wtedy będzie można donatować karty, bo często ludzie będą pisać, tak jak ja teraz gościowy wysłałem jakieś karty. Również mamy misje typu odblokować orby, wygrać mecz z dwoma rzadkimi, trzema common, i chyba jeszcze czymś jest, ogólnie zależy od tego, jaki mamy hero postacie w składzie. Oraz też można coś kupić w sklepie, cokolwiek tutaj za golda sobie kupujcie, albo ulepszenie postaci, czyli tak bang za kasę. Czyli przechodzimy do moich teamów. Moje dwa ulubione to są te, ale przejdę pierw od tego mniej ulubionego. Kiedyś lubiłem bardzo tą postać Rocket Tira, który atakuje, wystrzeliwuje w zasadzie damage'em w zależności od tego, ile dostanie hitów od swojego sojusznika. I jest to bardzo ciekawa postać, jednak czym dalej w grze, to wydaje mi się mniej użyteczny. Wizard wydaje mi się bardzo fajnie, bo na początku walki, jak każdy przeciwnik ma 100% HP, to potrafi zadać obszarowe obrażenia od jego pozostałych 20% HP, czyli jak ma 100%, zadamy mu dodatkowe 20. Jeżeli ma, nie wiem, 20% HP, to już zadamy mu tylko tam ile? 4% damage'a. Wtedy jest mało, ale normalnie postać jest bardzo ciekawa z tego powodu. Archer, który według mnie jest jedną z lepszych common postaci, wystrzeliwuje dodatkowe strzały naokoło siebie, zadające obrażenia. Oraz Jaguar, który zadaje drugie tyle obrażeń niż ma postacią, która gra następna, co mi się bardzo podoba, bo jest to ciekawy mechanizm i często go używam. To jest team, gdzie muszę zagrać. No, na co dzień nim gram, powiedzmy, najczęściej tym gram, albo jak może być trzy rare postacie. Generalnie Ice Queen używam od niedawna, dopiero ją testuję. Ona zadaje 31 damage'a wszystkim sojusznikom na koniec swej tury, ale ogólnie ma mało obrażeń i ma bardzo mało HP, więc spada strasznie i wydaje mi się niezbyt optymalna. Raczej ją zamienię na coś innego. Archer, tak jak mówiłem, fajny, Jaguar i Wizard. Mam też team, gdzie mamy 3 komony, bo często trafia się misja, gdzie trzeba wygrać 3 common postaciami i na początku dla mnie to było takie, kurczę, no przecież nie będę tym grał, no co ja będę 3 komony używał, skoro mogę rzadkie ulepszać, ale nie, warto ulepszyć 3 komony jakieś, które chcecie i grać nimi misje, żeby ich nie rolować, bo też możecie kliknąć w lewym tym takim zakręconą strzałkę i się zmieni quest, możecie tak zrobić. I tutaj mamy tak, Archera, tak jak mówiłem, drzewko, które po uderzeniu daje 60% damage'a swoim sojusznikom, czyli możemy odbijać nim innych i ci inni zadają więcej obrażeń, więc jest fajnie, ma on dodatkowo dużo HP, więc długo przetrwa. Jaguar, tak jak mówiłem, jako jedna dodatkowa postać, która mi się podoba. I Pirat, który ma dużo HP oraz cię leczy 52 HP na start tury, więc jest generalnie bardzo do przetrwania. No i zaczniemy, myślę, że tym bardziej rare teamem. I zobaczymy, gramy na jakiegoś pana z Rosji, bodajże Ukrainy albo nie wiadomo skąd, ma on same jakieś inne postacie. O, zaczynamy tą babką, fajnie by było się tak odbić, żeby ona się gdzieś schowała z tyłu za najwyższymi postaciami, albo zupełnie gdzieś indziej, to może polecimy coś takiego. Hop. No, jak widzieliście, bardzo mało damage'a zrobiła im, ale na koniec tury zadała dodatkowy damage. Ona też zadała tylko 22, normalnie bije 31, ale że ja zacząłem walkę, był to moja pierwsza tura, ale gościu mnie zniszczył. To ona zadała na początku tury dużo mniej. Zobaczcie, jak gość, ten postać jego, gdzie on jest? Przechodzi przez przeciwnika, przez wszystko jakby przechodzi, ale go bufowało drzewo i przez to zadał więcej obrażeń, więc myślę, że w tym teamie przegram. Teraz zobaczcie, normalną postać, jeżeli nie mam zasięgu, bym bił 70, ale jako że on bije następną, ta co jest w następnej turze, dwa razy tyle, to zadam mu dużo więcej. Jak zobaczyć, która to będzie następna tura? Na górze macie wystawioną ją do przodu, jakby widzicie, że ten się świeci, jest tak na dół wystawiony i on będzie po prostu następny w walce. Nam już Archer przegrał, więc generalnie nie widzę dużych szans na wygraną, ale nie ma co się poddawać. W sensie, no mogłem się poddać i zacząć drugim teamem. Nie zawsze się wygrywa, pamiętajcie. Spróbujemy coś takiego. Bardzo... Uuu, to było dobre.
Także no nieraz właśnie ten duch ma swoje plusy i minusy, bo bardzo łatwo on potrafi zadać obrażenia innym, ale też bardzo łatwo potrafi namieszać. Tutaj nam troszeczkę chciał przeszkodzić ten kamyczek, ale na szczęście przejdziemy. Zaatakujemy kilku, ona jeszcze na koniec dobije. Double kill, ładnie. Tak jak widzicie, sytuacja na sam początek była kiepska, już chcieliśmy się poddać, a tu prawdopodobnie wygramy. Także to będzie pierwsza walka na dzisiaj. Jeszcze pokażę wam drugi team, gdzie będzie z samych commonów, czyli najbardziej pospolitych postaci. Teraz zobaczcie, tego mogę zadać i on przeżyje. A ten już prawie całe HP mu zbije. Możemy zrobić pod tym kątem, to może jak się odbije. O, słabo odbiłem. Chociaż nie. Ładnie. I taki tip, jak na przykład wiecie, że on ma 70 damage'a, to możecie kliknąć na postać przeciwnika i widzicie, ile on ma 62 HP ma, czyli go ściągnę na hita, jeżeli zaatakuje. Jeżeli nie jesteście pewni po tym paseczku, bo o kurczę. Bo nieraz tak bywa, ale my się nie przejmujemy, jeżeli kulka nie wyskoczy w dziwnym sposobie, to mamy go. No i się udało. Zagramy sobie jeszcze raz z Common Teamem. Staliśmy Common Orb, możemy sobie jeden otworzyć, żeby miejsce było w razie co na przyszłość. Misja zrobiona. Generalnie bardzo fajnie robić tę misję, bo jest to główny i dostajemy tu takie orby dodatkowe, bo jest to główny jakby dochód naszych orbów. I przez dłuższy czas jakby robiłem to codziennie. Teraz już rzadziej gram, bo przesadzałem trochę w tej grze, jednak warto w tą grę grać typowo for fun, a nie codziennie. Znaczy, jeżeli chcecie robić tę misję, to trzeba codziennie i wtedy się dostaje dużo lepsze postacie, ale zapomniałem, jakby muszę wrócić do założenia, że w tę grę gram bardzo casualowo, dlatego też. No właśnie. Dobra, tu nam gościu podszedł bliżej, my zaczynamy drzewem i zobaczcie, teraz zaatakuję archera, który będzie... dobra, zobaczcie, ile on zada. 135, a normalnie ona ma tylko 82 damage'a. Przez to, że drzewkiem zaatakowałem, drzewko ją ulepszyło. A, jeszcze są czasem misje na enchant, żeby ulepszyć postać, czyli enchantować. Czyli na przykład to drzewko chyba, albo na przykład taka babka, wróżka, co daje wiedźma w zasadzie, co daje innym. No i to jest największy minus Jaguara. W tym momencie zablokowali mi postać, która jest następna w turze. I niestety, no, Jaguar nie zrobi swojego bonusu nie użyje, czyli nie zadałem dwa razy tyle obrażeń, bo nie mogłem zaatakować postać, która by otrzymała, była następna w walce. Więc no nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo. Ale generalnie i tak lubię Jaguara, bo w większości przypadków daje on radę. Tu sobie zaatakujemy, tak. Archer, zobaczcie, jak ładnie wyszalił kilka strzał. Chyba każdemu zostawił tu 13 HP. Tu 39, tu 1. Także niezły fart. Ta postać, co teraz on bił, leczy, więc no kiepsko, bo troszeczkę wyleczył sobie teamu. A teraz jestem chyba zablokowany. Może spróbujemy, żeby Archer tam odbił. Czy Archer coś tam zadał obrażeń. Healera zabiliśmy, Archer tam też strzelił jedną strzałą, co trafiło w pirata, więc spoko. Generalnie raczej mamy to, bo raczej nic się nie stanie takiego, co by mogło nas zaskoczyć. Też zaatakujemy drzewem, bo jesteśmy dosyć zablokowani i nie było za wiele innych możliwości. Tutaj na tej mapie się akurat kuleczki robią takie, które nas blokują. Jeżeli nie gracie w tę grę, to są różne plansze. Czym wyżej jesteśmy rankingiem, tym jest inna plansza. Różne rzeczy się jakby wtedy dzieją. Może jakiś smok atakować, jak go hitniemy. Dobijemy drzewo, co się będziemy. Może tam coś się odbijać. Generalnie coś tam się dzieje na mapach. Także jest, tak jak wspomniałem w poprzednich filmikach, generalnie bardzo duża losowość jest w tej grze. Bardzo duża losowość, ale też z tego powodu, no jest taka chillowata, tak?
O, tu mamy dosyć słabą sytuację, to po prostu trzeba YOLO strzelić gdziekolwiek. No, nie udało się. Troszeczkę się wystawiam na przegraną, bo jeżeli on ładnie teraz by strzelił, mam trzy postacie, które mają bardzo mało HP, to mógłby być problem, a on kiedy ma poniżej 50% HP zadaje więcej obrażeń, ale myślę, że aż tak nie przegramy. Teraz pirat troszeczkę się uleczy, więc nie ma tragedii. Spróbujemy zaatakować w taki sposób, żeby on się odbił w nas. No. Gościu chce spalić toporkiem nasze drzewo. Zbiliśmy mu już HP poniżej 50%, jak widać ma on aż 130 damage'a teraz. Fort, że ta archerka nie dostała. Dzięki temu mamy jeszcze szansę. O nie, drzewo tak dużo nie zada. Spróbujemy jakoś zrobić to, żeby archera osłonić. O, żem osłonił. Wystawiłem go ją na walkę. Na szczęście, jeżeli przeżyjemy, to zabijemy go. O kurde. Dobra, mamy to. Ciężko było, ten gościu jak widać, to też jest common postać. Także to też jest warta uwagi pod względem teamu common. Zbudować go. Jest, generalnie kilka postaci ma dosyć ciekawe tutaj specyfikacje. Dostaliśmy znowu common orb, tylko zawsze to lepsze niż nic. To tyle w tym filmiku. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia.